No dobra, jesteśmy już w drugim odcineczku, po małych kłopotach. Ale jesteśmy już w drugim. I lecimy z Kelvinem. Szukamy teraz kolejnych rzeczy. Co my tutaj mamy? Plandeki. Napój energetyczny. Tutaj trzeba otworzyć. Drut, kostka C4. Kurwa, kostka C4 ktoś tutaj ciągnął? Taśma klejąca, baterie. Patyki. Dobra, to wszystko, tak? Aha, dłużej się przytrzymuje i się tak bije. Dobra, już rozumiem. Lecimy. Musimy jak najszybciej. A to co to jest? O, nie można tego jeść. Lecimy do tego pierwszego punktu. O co tu może chodzić, nie? Co to za punkt? Jestem bardzo ciekaw. Przydałoby się może jakieś leki zjeść, czy cokolwiek. Botanika nie wiem, ale leki bym zjadł. Albo dobra. Zaraz zrobimy, jak dobiegniemy tutaj. Jak dobiegniemy tutaj. To zrobimy tam ognisko. Na razie mapa jest ogromna i nikogo nie widać. Po jagodach nie rośnie życie w ogóle. Dobre jajca. Dobra, biegniemy na maksa, ile się tylko da. Pierwszy punkt tutaj będziemy mieli. Pierwszy punkcik, proszę państwa, pierwszy punkcik. Co tutaj będzie? Jestem. O, jest woda w końcu jakaś. Ciekawe, czy będzie można się jej napić. Nie wiem, co to niby jest. Da się. Czy nic mi się nie stanie od takiej wody? Nie. No dobra, to lecimy. To by było fajne miejsce na bazę, bo woda by była, nie? A, coraz bliżej mi bije. Że do czegoś dochodzę. Coraz bardziej słyszę pipczenie. Co to będzie? Tak jakbym to tutaj już miał mieć. O tu. Kurwa, co to pipczy? Co tutaj jest? Oj, tu chodzi. To chodziło tylko o ten patyczek? A co tu chodzi? Może to da się wykopać? Ja mam jakiś ten? Nie wiem, o co tu chodzi. To jakby to chodziło tylko o ten patyczek. O, muchomory można jeść. A chuja, nie można jeść muchomorów. A normalnie można, one nie są trujące. Kurwa mać. Tu chodziło tylko o ten patyczek. Ale po co? Niemożliwe jest. Tak jakby tutaj ktoś umarł, albo tutaj coś zaznaczyli. Nie wiem kompletnie, o co może chodzić. To w takim wypadku biegnę do tego zielonego tutaj miejsca.
Naprawdę. Dziwne to jest. Zbieraj te rzeczy, jak się da. Muchomory, kolektę, dawaj, zbieraj wszystko, co się da. Dla mnie to jest trochę bez sensu, to co się teraz stało. Kurwa, jakiś mi zaznaczyli mały punkcik, ale po co? Nie rozumiem. O co tam był taki zaznaczony punkcik na moim GPS-ie? O, sarna. Ciekawe, czy one też będą takie głupie jak w pierwszej części, czy nie? Ty, ona nawet nie doleciała, ta strzała. A czemu? Kurwa mać. Gdzie jest moja strzała? Nie ma, znikła. Znikła moja strzała, ale nieważne, można je robić łatwo. Widzę, że te nie są takie mocne jak były. Tutaj normalnie są ścieżki, dróżki, normalnie o. Dróżka jest. Proszę bardzo, no jest dróżka normalnie. Jakby ta wyspa była zamieszkała. Nie trafiłem jej? Też nie trafiłem? A strzała gdzie się podziała? Znikła? Niemożliwe. Kurwa mać. Znowu się będzie trzeba uczyć celować. Tu jakieś grzyby kolejne. A zżryj to. No dawaj, jak... Kurde, ale te słaby są te strzały są słabe. Nawet nie ma co gadać. Strasznie słabe są. To nie jest już to samo, co w jedynce. Proszę bardzo. No. Przestrasznie słabe są strzały. Myślałem, że będzie łuk OP tak jak w jedynce, ale nie. Wow. No, na pewno jest wszystko utrudnione. Nie będzie takie łatwe zabicie kanibala już chyba. Lecimy do tego zielonego punktu, zobaczymy co tam się dzieje. Króliczes. Nie będzie to chyba takie łatwe już wszystko w tej giereczce. Kurwa, rozwaliłem ten. Jagody. Jeżyna. Jeżyny można jeść. No. Chyba wiewiórki. Muchomory. Jak na razie to tak jak w jedynce, nie wiadomo co zrobić. I to wszystko. Dobrze, że ten GPS dali, bo już kompletnie by człowiek nie wiedział gdzie iść. O, mam cię. Dobra, jesteśmy przy jakimś zielonym punkcie na mapie. Co tam może być? Jest takich kilka, widzę nawet. Jagody można zbierać, tak? To co to są? Jeżyny, tak? No, można zbierać, można jeździć później. No mnóstwo tych jagód tutaj widzę jest. No dobra, jest coś zielonego, o co tu może chodzić?
Wcześniej to chociaż było wiadomo, że szukamy syna, tak? A tutaj to ja nawet nie wiem, co ja robię. Kurwa, ta wyspa była nieźle zamieszkana. Tutaj są meleksy. Aha, czyli jaskinie są po prostu zaznaczone. Kurwa mać. Co ty tu kurwa robisz, gościu? Bij go, kurwa. Ale dziwnie się atakuje. Ale dziwna gierka, ja pierdzielę. Wszystko jest dziwne, naprawdę wszystko jest dziwne. Dlaczego ty się tak kurwa macie ten? Kucasz cały czas. Co to za dziwny jakiś kanibal jest? Gdzie on kurwa się podział? Chodź Kevin, chodź. Bo jest kanibal, śmieje się z nas. I nie wiem, gdzie jest teraz tak naprawdę. Uciekł, tak? Kurwa mać. Aha, Dira się już nie da złapać. Kanibal jeden mnie chciał dorwać, ale widzę, że uciekł. Leki wziąłem, ale widzę, że te leki to... Tam pokazujesz? Jesteś, dobra, mam cię, kurwa chamie. Kurwa, to nie będzie takie proste. Naprawdę nie będzie takie proste, jak w jedynce zabicie tego kanibala. Kurwa, no nic nie mogę im zrobić. Skąd oni się biorą w ogóle? Trzech jest? Czterech już jest. Kurwa mać. Weźcie mi tutaj, dajcie z tych krzaków odejść i zaraz będziemy się bić. Dobra, weź ten łuk, zobaczymy, jak ten łuk sobie poradzi. Kurwa, jakie dziwne to stworki są. Nikogo nie mogę trafić. No, to zajebiście. O kurcze blade. Naprawdę dziwna gierka teraz się porobiła. No nie wiem, tego nie atakują w ogóle. Z tego co widzę. Ja im nic nie mogę zrobić. Czy zrobiłem im coś w końcu? Ty, atakują jednak. Pięć ich się nagle. Dawaj go, kurwa. Kurwa mać, no trafił mnie. Trzech jeszcze jest. No dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie ten Kevin ucieka? Patrz, oni powstawali. I w ogóle cały czas się... Kurwa, no nie mogę go trafić. Ten w ogóle nic nie atakuje, widzę. Ja nie mogę ich potrafiać. Tamci pouciekali, bo widzę już jednego. Dobra, dawaj tego chuja, bo widzę go. Nie ma takiej opcji, że oni ze mną wygrają. Ja się tak nie bawię. Rywa mać, ale to oni są niebezpieczni w krzakach. Nie widać ich. Czołgają się, uciekają. Kurwa mać. No ucieka mi. Nie mogę go dognać. Tu jest kolejny. Dobra.
Mamy go. Ja się podział. Ty! Ja myślałem, że ja cię zabiłem. No nie wierzę, one kurwa mają 3 życia. Miłasiu, nie biegaj, nie miocz. No mi kanibale gdzieś uciekają, ich nie mogę znaleźć. O, jest jakiś biegający, normalnie. Ty, normalnie nie ma głowy już ten chłop. Kurwa mać. Ale jaja. Ciekawe, czy jak będę niósł ciało, to czy... będą spierdalać. Czekaj. Wybuduj. Pierwsza walka. Ognisko. Kurwa, zabili mnie. Jakim cudem to nie wiem, naprawdę, ale mnie zabili. Ło, ta gierka nie będzie taka łatwa jak pierwsza część. Pierwsza część była moim zdaniem dużo łatwiejsza. Co ja tutaj robię? Kurwo, tu jebana. Kurwa mać, ale mnie trafił. No naprawdę jest trudniej niż w jedynce. To mogę powiedzieć szczerze, chyba przegrałem. Drugi raz mnie chyba nie powiążą, co? Ale jaja. Nie mam zapisanej gry. Jest dużo ciężej przetrwać. No. Szczerze. Masakra. Jak na razie, no to widzę, że to nie będzie takie proste. To nie będzie taka prosta tak raz gra. Tutaj trzeba się normalnie bazę zbudować. Musimy normalnie Kevinek bazę zbudować, ale widzę, że można znowu rzeczy po każdej wpisanej grze. Po każdej zapisanej, wczytanej grze można znowu rzeczy zbierać. Granaty nawet są. O, strzały z włókna węglowego. Baterie, no to jest akurat dobre, że po każdym razie można zbierać, ale trochę dziwne jak ten survival. Musimy tutaj się zabudować jednak, Kevin. Nie ma innej opcji, chłopaku. Musimy się zabudować, czaisz? Musimy tu zbudować normalnie i pójść do tych jaskiń szukać. Tutaj mamy pierwszą jaskinię i moim zdaniem trzeba będzie tam biec. Co ja mam przy sobie? Mięso jakieś coś tam mam. Tutaj będzie trzeba do tej jaskini się wpierdzielić. Tutaj jakaś farba, ktoś się malował farbą. I do tej jaskini będzie trzeba wejść, nie ma innej opcji. Ale jaja. Cięższa ta gierka jest, naprawdę cięższa. Zaraz zobaczymy, czy tutaj dalej są te liny. Czy nie ma tych lin? Jest dużo cięższa ta gierka, nie ma co gadać.
O, wszystko jest na nowo. Tak jakbym od nowa grę zaczął. Ostrygi mam pełno. Kanibale są silni, strasznie silni, nie to co w jedynce. Nie ma innej opcji, jak tutaj coś będzie trzeba budować i do jaskini iść, no bo co innego zrobimy. Jest jaskinia, to trzeba będzie ją zwiedzać. Jako że jest noc, to my idziemy spać. Mam nadzieję, że się da. Da się normalnie. Może teraz się będzie dało cały czas spać? A nie tylko w wybranych momentach. Amunicję. Ale nie mam. Mam amunicję, ale nie mam pistoletu. Są i leki, jest i wszystko. Czuję głód, czuję wodę. To jest trochę chujowe miejsce, żeby się pobudować, bo tutaj nie ma wody. Zapomniałem. Kevin się rozjebał. A my potrzebujemy miejsca, gdzie będzie woda, bo inaczej to lipa. Nie przeżyjemy. Jeść to już, czy nie jeść? Ile dało? Trochę dało. A to ile da? No dało. Wystarczająco. Dawaj, ziomuś, za mną. Czy ty tutaj masz też zostać nawet? Oczyść 5 metrów. Zrób sobie przerwę. Zostań, wybuduj. Co to znaczy oczyść 5 metrów? 20 metrów. Co ty tu będziesz robił? Aha. Że oczyszcza teren nam. No nic, trzeba się tu będzie wybudować. Chyba moim zdaniem nie ma nawet innej opcji. Trzeba wybudować jakiś dom. Porządny, tylko moim zdaniem trzeba najpierw wodę znaleźć. Bez wody nic nie zrobimy. Tutaj już nie można budować ścieżek. Znaczy nie ścieżek, tylko... Nie można budować tych poidełek. Chodź Kevin, spadamy stąd. Musimy znaleźć wodę. Wiesz? Podążaj za mną. Musimy znaleźć wodę, mordo. Chyba jest gdzieś tu woda, z tego co widzę. Ale że ścieżki tu są normalnie? Jakby była zamieszkana. Moim zdaniem jak się je jagody, to powinna trochę woda rosnąć. Rośnie. Normalnie rośnie. Mam gdzieś ja te jagody? Tyki, kamienie, narzędzia do naprawy, plandeki. Chyba granaty, tutaj jagód nie mam w ogóle, bo nie jest zapisana gra, tak? No wow. O, jagody teraz collected. To zobaczę, gdzie one są. A tutaj są. A to co to jest?
pajęczyna? Krwawnik pospolity jakiś. Dobra. Tutaj coś znalazłem. Mi się tutaj wybudował normalnie. Buty. O, da się to jednak niszczyć. Kurwa mać, co ja zrobiłem? Co ja robię? Po co ja te patyki łamię? Ognisko da się złamać z patyków. Ja pierdzielę. Myślę, o co to chodzi? Co ja robię tym patykiem? A tu normalnie można ognisko zrobić. No co? Tutaj zbuduję schronienie i tyle. No przynajmniej mam wodę. Będzie moim zdaniem zajebiste miejsce na bazę. Wszystko będzie widać, tak skurczybyki nie będą mi się chować. Chodź Kevin, zobaczymy co tu się dzieje. Trzeba trochę pozwiedzać tą mapę. Szkoda, że nie powiedzieli co my tu robimy i w ogóle. Tutaj to dopiero jest wolna przestrzeń. Aha, i to też można pić, tak? Tak. Dobra, nie ma innej opcji, trzeba po prostu iść chyba z nurtem rzeki jak najdalej. Albo właśnie nie iść, zbudować tutaj schronienie sobie. I tam mamy jaskinię, nie, zbuduję sobie tutaj schronienie. I tamtą jaskinię, co jest na samym początku, co nam ją dali, trzeba ją przepyrać. I tutaj będzie się można z nimi jakoś tam bić w miarę, bo tam w lesie to jest przejebane. Co to, aloes? Nie. Paproć. No jak na razie nawet mi się podoba. Ale jest dużo, 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 dużo trudniejsze. Tutaj się budujemy. Będzie w miarę blisko do drzewa. Patrzcie, znowu to samo się pojawiło. Nie wiem co to ma oznaczać, żeby się tutaj nie budować, czy co? O! Lina, szmata. Muchomory. A nie, co się tutaj buduje, czy chcą, czy nie chcą. Budujemy się, mordeczko. Kilka nowych rzeczy jest dostępnych. Co możemy? Zbroja liściowa, pochodnia, kamienna strzała. Spoko. Strzały chyba jeszcze jakieś mamy, czy nie mamy? Nie wiadomo, gdzie one tu są.
A nie, nie mamy żadnej strzały, no to zbudujmy. Czekaj, i tak. No, dawaj, dwa kamienie. Dwa patyki. Co tu jeszcze było? A i dwa pióra. Cztery kamienie. High Explosive, kostka C4. Płytka do drukowania. Płytkę to można bombę zegarową, pancerz techniczny. O kurwa. No dobra. Budujemy się tutaj, mordo. Zrobimy tutaj hawirę. Nie pamiętam jak coś klikało. L? Nie. K? Nie. J? H? M? O? P? N? M? G? F? Nie wiem. Nie wiem czym to zbudować. B, tak? B. Schronienie na drzewie bym zrobił i tyle. Jedna lina, 70 patyków i chuj. Na jakimś dużym drzewie. O. I tutaj byśmy sobie spali. Albo zwykłą hawirę, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Zwykłe schronienie. Mała chata z Bali. Na środku tutaj na przykład. QR. A ja tutaj widzę, gdzie ona jest. A niech będzie tak. Mogę ci powiedzieć, pomóż budować? Zrób sobie wybuduj ognisko, ukończ konstrukcję. No ukończ tą konstrukcję. No chyba chłopisko będzie robił. Dawaj, 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 gdzie jest moja siekiera? Myślałem, że będziemy Timmy, man. W sumie to nie wiem, czy jestem Timmy, czy nie jestem. Trzeba obchodzić drzewo dookoła, inaczej go nie zrobimy. Robimy budyneczek. On też robi, a jak? Co my tutaj musimy mieć? Kłody. Od groma kłód, tak naprawdę. Zbierz połowy bali, zbierz 3/4 bali. Zbierz deski, zbierz ćwiartki bali, zbierz kłody. Co to spadło? Gdzie te kłody się podziały? Aha, tu nie było. Chyba z tego kłód, tylko patyki. No dawaj, jeszcze raz pierdolnie. Dobra. O kurwa, chyba drzewo mnie walnęło. Nawet na to trzeba teraz uważać.
W jedynce tego nie było. Dobra, mamy kłody, jeszcze tylko 36. Ja pierdolę. Trzeba wybudować sobie tutaj coś, bo... bez sensu. Dobra. Patyków nie mogę już. Ale kłody to chyba trzeba wybierać duże. Pać mi się chce. No spróbujmy mocniej. Nie da się. Leci w tamtą stronę. No dobra. Leć, biegnij, co się tak zamuliłeś. Ciekawe jak się robi te ćwiartki, bali jakieś. 3/4 bali, jak to się robi, ciekawe. Na pewno jest więcej drewna z tych kłód. Jakaś siła mi się tutaj pokazuje w ogóle. Jagódki jemy cały czas. Dobra, trzeba znowu ciąć. Nie ma łatwo. Zobaczymy się już jak skończę domek, bo to kupę czasu potrwa jednak.